Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, nowym wiceburmistrzem Świecia będzie członek OPS-u, radny poprzedniej kadencji Krzysztof Kłakowski, który z dniem 1 stycznia rozpoczął sprawowanie funkcji. O tym, czy propozycja bycia zastępcą burmistrza go zaskoczyła oraz jak minęły pierwsze dni na nowym stanowisku, opowiada w rozmowie z naszą telewizją. Tak, zaskoczyła mnie, nie ukrywam tego. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu Tadeuszowi Pogodzie za powierzenie mi tak odpowiedzialnego stanowiska. Czy jak długo pan zastanawiał się nad tą propozycją? Czuję się samorządowcem i chcę działać dla dobra wszystkich mieszkańców. Moim marzeniem było objęcie też tego stanowiska, dlatego nie zastanawiałem się długo i zgodziłem się. Jest już pan blisko 2 tygodnie w pracy. Jak przebiegają te pierwsze dni, jeśli chodzi o nową funkcję? Do chwili obecnej spokojnie, cały czas zapoznaję się z działalnością pracy urzędu, z działalnością podległych mi wydziałów i jednostek organizacyjnych. Kłakowski przekonuje, że w pierwszych tygodniach pracy zamierza się skupić na dokładnym przeanalizowaniu swoich obowiązków oraz pracy wydziałów, które zostaną mu powierzone. Odpowiada również na pytanie, co najbardziej go zaskoczyło w pierwszych dniach pracy jako wiceburmistrza. Będę sprawował ogólny nadzór nad Ośrodkiem Oświaty i Wychowania, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji, Ośrodkiem Integracji i Rehabilitacji, Miejsko-Gminną Przychodnią, Miejską Biblioteką Publiczną, nadzór nad koordynatorem rozwiązywania problemów alkoholowych i nad świetlicami profilaktycznymi Gniazda oraz referatem polityki społecznej. Czy przez ten czas pracy jako wiceburmistrz udało się już coś może zrobić? W dniu jutrzejszym będzie oficjalne spotkanie kierowników, na którym pan burmistrz przedstawi mnie oficjalnie. Ja z niektórymi osobami miałem już możliwość rozmowy. Odbyłem jedną wizytę w Ośrodku Pomocy Społecznej. Brałem udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w Czaplach. Czy zaskoczyło coś pana, jeśli chodzi o sprawowanie funkcji zastępcy burmistrza? Myślę, jednym z takich zaskoczeń jest na pewno zainteresowanie moją osobą lokalnymi mediami. Wszystkie tutaj gazety lokalne chciały umówić się ze mną na wywiad i przeprowadzić wywiad, także myślę, że to mnie zaskoczyło. Nie jest też tajemnicą, że za 4 lata Kłakowski ma wystartować w wyborach na burmistrza Świecia, dlatego pytamy go, jakie oczekiwania wiąże z nowym dla siebie stanowiskiem. Chciałbym się spotkać z wszystkimi kierownikami podległych mi wydziałów i jednostek. Chciałbym poznać szczegółowy plan ich pracy. Mam kilka swoich pomysłów, ale na razie nie chciałbym zdradzać tutaj tajemnicy. Moim takim głównym celem, który sobie zakładam na tą kadencję, jest powstanie Parku Zieleni na osiedlu Marianki 4. Było to w moim kampanii, obiecałem to mieszkańcom i chciałbym przez te 4 lata, aby ten park powstał. Czy funkcja zastępcy burmistrza jest dla pana takim wyzwaniem? Myślę, że tak. Jest to naprawdę bardzo trudna i wymagająca praca. Ale myślę, że jeżeli ja włożę dużo swojej pracy, wielkie zaangażowanie, to myślę, że wyniki tej pracy poznamy w przyszłości. Ja będę usatysfakcjonowany i wszyscy mieszkańcy będą usatysfakcjonowani.